To była era mojego zagubienia. Ja wtedy straciłem kontakt z rzeczywistością, zachorowałem psychicznie, znaczy zacząłem grać w League of Legends. No i dobra, kolejny przeciwnik zrobiony, Tomahawk Man. Tomahawk Man przyda nam się, a właściwie jego atak, Silver Tomahawk, przyda nam się do pokonania Yamato Mana. Rozumiem, że broń kontra broń. Po prostu nie muszę tego za bardzo rozumieć. Okej, jakby tak to działa. Wróciłem jeszcze raz do planszy Tomahawk Mana, żeby zebrać specjalny przedmiot, który nie mam pojęcia co robi, ale mam go teraz w ekwipunku, zaraz wam go pokażę. Ale żeby wam go pokazać, to muszę przejść już do poziomu, więc Yamato Man, lecimy. Ja Japonię lubię, anime oglądam. Oczywiście jak mówię anime oglądam, to dlatego, że nie dlatego, że wiążę jedno z drugim aż tak, bo ja wiem, że są weeby, które lubią Japonię tylko ze względu na anime, ale faktycznie u mnie anime się zaczęło, no bo trudno się dziwić. W większości Polaków, jeśli ktoś lubi kulturę japońską, to zaczęło się od oglądania anime. Energy Balancer uzupełnia amunicję tam, gdzie masz jej najmniej. Ach, to jest ten item, o którym mówiłeś. Myląca Tasmana. Powinienem bardzo łatwo do pokonania. Spoko Kamski, ja po prostu nie boję się do tego przyznać. Ja zdaję sobie sprawę, że szczególnie na... Myślę, że w takich środowiskach nietwitchowych to mogę mieć duży problem, przyznając się do tego, że gdzieś tam oglądam te rzeczy, ale... Ale to już sobie sprawdzę oczywiście po transmisji. Jestem mega zdziwiony. Serio? Mam już 50? Chcesz zdobyć literkę, to polecam iść górą. Serio? A to się wydawało przejście... O, nie mogę już rzucić. Mogę się zabić ewentualnie. Ej, ale sztos! Ale sztos, no nie mogłem się doczekać, mega! Jestem ciekaw po prostu, co za sobą przyniesie, także zobaczymy. Zobaczymy, naprawdę. Zobaczymy. Dam wam wszystkie info jutro, jak przejrzę sobie to wszystko. Zobaczymy, czy faktycznie, no bo z tego co wiem, to Twitch też musi mi dać znać, że takie coś ode mnie chcą, no nie? Cześć, Żabson. Nie mam czasu na wakacje, moja firma. O, fuck. Nie, ktoś się zastanawiał, czemu słucham też Żabsona, bo słucham wszystkiego. Generalnie, regularnie po prostu słucham randomowej muzyki, która akurat mi się spodoba. Jakiś jeden styl, który na pewno jest typowo mój. W ogóle jestem takim typowym przedstawicielem odpowiedzi na pytanie, jakiej muzyki słuchasz, takie jaka mi się podoba. Bo czasem to będzie Żabson, czasem to będzie Taco, czasem to będzie Falling in Reverse, a czasem openingi z anime albo 8-bitowa muzyka. Także to jest naprawdę różne. Ale ewidentnie rock metal to są najbardziej moje rytmy. W sensie tam zawsze znajduję najwięcej takiej chęci do słuchania muzyki. To jest mój styl muzyczny. Powiedziałem rock metal na zasadzie, że po prostu takie mocniejsze trochę brzmienia i więcej twardych instrumentów niż nie wiem, jak głosu, jak w rapie. Akurat Żabson mi się skojarzył, bo walczyłem z żabą, nie? Ale no, zdarzało mi się niejednego jakiegoś takiego, nie wiem jak ich nazwać, tych raperów wszystkich. Bo ja generalnie nie jestem jakimś wielkim ich fanem. Po prostu zdarza mi się, że znajdę jakąś piosenkę, która mi się podoba. Ja jestem rocznik 96. Już widzę, że nie muszę nic mu pisać na poprzednim streamku, to ja musiałem informować. 96, tak. Mam 28 lat w tej chwili. Od niedawna w sumie 28, bo od 3 tygodni.
Ale mnie wkurza gość. Podobają mi się, że nawet te okna są takie trochę stylizowane na ten japoński model budowania. To ty młodziutki, myślałem, że starszy ode mnie. Myślałem. No nie będę w stanie się przestawić po prostu przez ten nick, no. Dziewięćdziesiąty! Nice! Jestem pod wrażeniem w takim razie, że znajdujesz czas na oglądanie streamów. Ja mam 28 i mam takie czasem, że jak chcę sobie coś obejrzeć tak dla zabawy, to zawsze mam takie wieczne poczucie, że marnuję czas, więc przestaje mi to sprawiać przyjemność. Bardzo często mam teraz problem z oglądaniem rzeczy dla zabawy. Ja nie mówię, że go nie marnuję, ja po prostu mam problem z marnowaniem go, bo mam poczucie winy i to takie marnowanie czasu, które powinno mi pozwolić odpocząć, nie daje mi odpocząć. Rozumiecie? Ja mu prawie nic nie robię tą zwykłą bronią, to jest ciekawe. Ajajaj, dobra. Ja pracuję na kopalni, to mam dużo czasu, bo ja robię tylko na jedną zmianę. Na kopalni! O kurde, ale sztof. W sensie, nigdy nie znałem kogoś takiego. Fajnie. Fajnie usłyszeć nawet. Nie wiem, no zawsze była dla mnie taka abstrakcyjna rzeczywistość, bo nie znałem nikogo, kto gdzieś tam brałby w tym udział, więc... Wydawało mi się... Nie tyle, że to nie istnieje, co po prostu zawsze wydawało mi się strasznie odległe. Silver Tomahawk. Nie, starszego nie znajdziesz. Nie, to już tak myślałem, że Ismena jest starszy. Że najstarszy. Znaczy... No tak, bo nigdy nie zwróciłem uwagi na swój rok urodzenia. O, dobra. Dobrze, że się tak łatwo zabija tych bossów tymi broniami, bo bym zginął jak głupek znowu. No, zginąłbym totalnie. To na razie jest najtrudniejszy boss tego Megamena. Bo naprawdę potrzebowałem zrobić to, co zrobiłem, żeby go unicestwić. Ale serio, jak zacząłem streamować, to nigdy nie sądziłem, że ktoś mi powie, że jestem młodziutki, jak ja mam 28 lat i próbuję coś robić w internecie. Chyba, że kiedyś zagadam do Roka Alone, ale no to raczej się nie wydarzy zbyt szybko. Kurde, generalnie chyba ludzie zajmujący się z tymi starymi grami to starzy są. Ups. Tylko ja się młody za to wziąłem. No i dobra. Kolejny typ pokonany, Silver Tomahawk pokonał Yamatomena. Yamatomen dał nam włócznie. Kto wie czemu? Mógł nam dać katanę. Nie dał nam katany, dostaliśmy włócznie. Co za tym idzie? Lecimy tym razem na rycerza. No to mi się znowu kojarzy. Nie wiem, pewnie was mówicie, że bardzo anime nie oglądacie, ale było takie anime, które się nazywało... No to w ogóle seria, Fate. Fate Stay Night, Fate Zero. Gdzie jakby przywoływali bohaterów z przeszłości. Każdy ten bohater miał jakiś swój atrybut, w tym właśnie włócznia, miecz, łuk i to odpowiednio był Saber, Archer, Spear... Spearman? Nie. Nie pamiętam. Berserker, to jakieś tam atrybuty, nie? I specjalne zdolności w związku z tym. No i tam bili się w turnieju, jeden z drugim. Fate, tak. Seria Fate, no. Fate Stay Night, Fate Zero. Nie liczę wszystkich tych odnóg typu Prisma Ilia, nie polecam. Tutaj polecam dołem iść po literkę, nie do górnych drzwi bossa. Okej, czyli jak będę miał okazję iść dołem, to będę szedł dołem. Dzięki, Ismena. Żyć nie mam, trzeba zacząć życia zbierać. Naprawdę to jest mega fajne, że te umiejętności Rusha tutaj mam za free. Uspokajające mocno. Czy w tej grze nie mam ani jednego... ani jednej broni, którą mogę strzelać pod kątem? W sensie tak, że w dowolną stronę, na 8 stron? Smutne. Oglądałem jakiś sezon, który to było.
Ty czasem wyglądasz z tego, czy... Aha, bo ja cię muszę strzelić, żebyś ty wyjrzał. Okej, okay, dobra. To zależy, Kamski, czego ty oczekujesz od tego, co oglądasz, no nie? Bo to... Jak chcesz, żeby coś było mniej przewidywalne, to na pewno nie możesz szukać w shonenach. No jakby... To są najbardziej przewidywalne z przewidywalnych anime. Nie możesz szukać w shonenach anime, które będą jakby ambitne. O, fuck. Powinienem skoczyć trochę wyżej. Jeż. Bo to tak jakbyś odpalił mistrzostwa świata w piłce nożnej i oczekiwał, że Polacy wygrają jakiś mecz. Potem mówił, chujowy turniej, bo Polacy wszystko przegrali. No jakby, no, oczywiście, że przegrali. Ja chwalę Fate'a za coś trochę innego. Po pierwsze za pojedynki, animacje, czyli taką efektowność. A po drugie za relacje między postaciami. Ja się lubię wczuwać, ja jestem bardzo emocjonalny, jak coś oglądam. Kurde, może jak przeładuję mocniej? Ja wiem, że powinienem więcej używać tych broni, które dostałem. Bo niektóre z nich pewnie nieraz by mi pomogły, ale... O! No. Za Astolfo. Ja powinienem zrozumieć, co ty tam napisałeś? Za Narni i za Aslana. For Frodo. Skąd ja pochodzę? Urodziłem się w Kołobrzegu. Mieszkałem 18 lat życia w Radomiu. Teraz mieszkam od 7 lat w Warszawie, więc w sumie pochodzenie bardziej pomorskie, ale raczej identyfikuję się bardziej z Radomiem, bo to tam się raczej wychowałem. A, czyli oglądałeś pewnie Fate Stay Night. Jeszcze nie daj Boże pierwszy sezon, współczuję. Emi Ashiro, jeśli się nie mylę. Czy ja tego potrzebuję? Ja wezmę. Życie mi niepotrzebne. Wiem, że mógłbym jeszcze polować potencjalnie na życie, ale... Na razie idzie całkiem sprawnie ten Mega Man. Może nie powinienem się aż tak przejmować. Tak, bo to jest pierwsze w kolejności. To jest pierwsze chronologicznie, tak jak wychodziło. Jest jeszcze prequel, więc nie jest pierwsze chronologicznie w sensie czasu akcji. Ale Fate Stay Night zawsze jest pierwsze do obejrzenia, no i to jest ewidentnie... Najsłabszy sezon, trudno się dziwić, bo jakby to było bezpośrednio wzorowane na materiale źródłowym, a materiałem źródłowym była hentai gra, w sensie, no, gra plus 18, jak ktoś nie wie, o co chodzi z hentai gierkami, bardziej taki storyline z elementami plus 18. Mogę ci zaraz obczaić, jaki oglądałem, raczej wiem, ale możesz śmiało obczaić. Apokryfa? A to tego to nawet sam, to nawet nie wiem do końca, co to jest, szczerze mówiąc. To nawet nie był Emi Ashiro. Nie wiem, kto ci polecił to pierwsze obejrzeć i nie wiem dlaczego, ale może powinienem to wiedzieć. Nie jestem aż takim fanem tej serii. Po prostu mi się skojarzyła tutaj z czymś, nie pamiętam już nawet z czym. Oho, świetnie, świetnie. Superowo się odbijasz, Mega Man. Czuję się jak w Geometry Dashu już teraz, naprawdę. Czy brakuje, żeby mnie przewijało w prawo automatycznie? W autoscroll. Świetnie, świetnie. Super pomysł, Mega Man. Bardzo fajny. Bardzo fajny 2 na 10. Dobre, 7.
Nie streamuję codziennie. Ja tylko dwa dni w tygodniu, bo ja też pracuję na cały etat, a jeszcze próbuję gdzieś tam na YouTube'a to zrzucać, więc no nie bardzo miałbym czas na życie streamując codziennie. Planuję, jeśli to jakoś by się kiedyś rozwinęło i miałoby to sens, to mógłbym się przerzucić i spróbować trochę takiej przygody z tym streamowaniem, żeby to było pełnoetatowe. Ale no na ten moment to jest tylko hobby, więc nie mogę tego robić codziennie. Fajnie by było, jakby mógł, ale nie mogę. Z czegoś trzeba żyć. Nie mam zarabiania. Nie. Ja z tego, co ja robię od pół roku, z tego z YouTube'a i streama, zarobiłem tyle, co mi daliście. Czyli, nie wiem, 20 zł? Coś takiego. Także naprawdę robię to dla zabawy i mnie to naprawdę kręci do tej pory. Fajnie się z wami bawię tutaj. No dobra, lecimy na bossa. Widzę, że Mega Man 6 to będzie taka bardzo opowiastkowa. Taki trochę fanserwis bardziej niż omówienie samej gierki. Ale to też spoko. Lubię takie rzeczy. O ty. Jaki spryciarz to jest fajny. Podoba mi się. Chodź tu, bosie. Chodź. A ty mi podrzuciłeś kulę teraz. Już tak nie mogę się... Dobra, muszę się po prostu nie bać i skakać przed siebie. To wychodzi. No. Nie, zahaczyłem stópką, tak malutko zahaczyłem stópką, no. God damn it. Spearman, lecimy. 2020, no to chyba jeszcze przed podwyżkami, bo to było jakoś w pandemii, jak one podskoczyły. One podskoczyły w pandemię, bo była pandemia. No pokonanie, akurat pokonanie jego bez słabości nie byłoby jakieś super trudne. Na razie tylko z Yamatomenem czuję, że miałbym okropny problem, żeby pokonać go bez użycia jego słabości. Ten Mega Man na razie jest bardzo chillowy. Zobaczymy, jak będzie z tymi levelami później Wiley'ego. No ale ja na dobrą sprawę nawet specjalnie nie ginę w trakcie leveli. Po prostu idę przed siebie i zabijam. Jest git. Jest git. Ale to dlatego, że ta gra jest też bardzo płynna. W sensie... Nie miałem ani przez chwilę takiej wątpliwości jakoś specjalnie, żeby musieć się zatrzymać i zastanowić. A to ty mi dałeś to, czym będę mógł rzucać po skosie. Prawie na sam koniec, przecież ja powinienem pójść do niego od samego początku. To jest moja ulubiona broń zawsze. Potrzebuję jej. Ale dobra, Nightman pokonany naszą spirką. Obecny, otrzymany od niego Nightcrusher posłuży nam do zabicia Centaurmana. Czyli generalnie będziemy ciężkimi kulami miotać w konia. Nie powiem tego. Nie. Teksty plus 18 to nie na mój kanał. Krystek 0887. Siemano. Dzięki za followa. Fajnie, że jesteś. Fajnie cię widzieć. A przy okazji przekonałeś mnie, że moje powiadomienia działają, bo ktoś mi zwrócił uwagę, że przybyło mi 3 obserwacje, a nie zauważyłem kiedy. No to przynajmniej już jestem bezpieczny na tych 50, mam nadzieję. Chociaż część tych 50 osób to są wasze multikonta, więc niestety, ale Twitch o tym nie wie. Także ci. Może się nie dowie. Mega Man 6 Spike Edition. Co ma znaczyć Spike Edition? Czy to jest jakieś turbo utrudnienie do Mega Mana, które dodaje tonę spajków? Aj, to jeszcze wraca. Ale fajną broń, chcę ją, będę używał. I love it. Matko, dziękuję. Czy ja już mam wszystkie w ogóle literki? Jeszcze mi jednej brakuje chyba, nie? Tak, jeszcze te. Thank you.
Nie no, nie tylko Mercja. Chociaż nie, Drak... Nie pamiętam, Niku. Ale on mnie chyba obserwuje tylko z jednego kąta. Tak, obserwuje mnie chyba z jednego kąta, a z dwóch pisał. Ty, żeby zrobić literkę, musisz użyć jet adaptora. Co za absurd w ogóle, woda od góry. Ja zawsze uwielbiałem ten absurd, naprawdę. Zawsze jak go widzę, to się uśmiecham szeroko. O. Dużo życia masz, dobra. Zmieńmy broń, bo mam trochę mało. A trzeba... Chcę wam przypomnieć, że planuję tego użyć na zabicie bossa. Ostatnią grą, w której bardzo mi się to spodobało, była... Była taka nowa Metroidvania, w którą grałem. Ona się nazywa After Image. Prześwietna. Prześwietna, trochę toporna, jeśli chodzi o sterowanie, ale jeśli ktoś na przykład lubi takie toporne sterowanie, jak było w Hollow Knight chociażby, to ona jak najbardziej wchodzi. Trochę w stylistyce anime, ale takiego bardziej anime w stylu Ori and the Blind Forest z anime dziewczynką niż, nie wiem, Ender Lilies na przykład. Ja nie wiem, czy ja mówię to do kogoś, kto lubi takie gierki, ale... Ale jeśli ktoś taki jest, to polecam. A, dobra, ja was pamiętam. Polecam ci co? After Image? Czy na przykład Ender Lilies, bo też wspomniałem o Ender Lilies. No i Hollow Knight też wspomniałem. After Image. Jeśli chodzi o After Image, to ono się nie działo na Antarktydzie, nie. W sensie to jest wyimaginowany świat i ono się dzieje na różnych planach. Bardzo dużo takiego kreatywnego, chociaż mocno niebieskiego świata, powiedziałbym. Nie jest w 8-bitowym stylu. Jeśli kojarzysz takie gry jak Ori and the Blind Forest, to jest taki bardziej bajkowy styl. Bajkowy styl, takie 2,5D bym powiedział. Bo ma taką głębię, jeśli chodzi o backgroundy, o tła. Bardzo fajnie mi się grało w After Image. Nawet zdobyłem wszystkie zakończenia, tak mi się na tyle przyjemnie mi się ukończało tę grę. Ja bardzo rzadko zdobywam full zakończeń w Metroidvaniach, bo te gry po prostu na dłuższą metę mi się nudzą. Nawet w Hollow Knight chyba nie wszystko zrobiłem, co się dało, który mi się bardzo, bardzo podobał. Jest prześwietny. Jedno z lepszych Metroidvanii, jakie wyszły ever. Uwielbiam. Ale ty, Kamski, ty często mówisz o odbyciu w plecy właśnie, bo ty, kurczę, bo ty grasz w te gry takie bardzo dynamiczne i ty najlepiej byś się bawił, jakby wyszła jakaś taka dobra gra, w której jest tylko gameplay. Bo ty nie bawisz się w ogóle w zwiedzanie, w fabułę. Ty potrzebujesz klikać jak najwięcej, jak rozumiem. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie, jak słuchałem różnych rzeczy, które gdzieś tam mówiłeś, pisałeś. No przestań się łapać tej drabiny! Mega Man! Zginiemy tu! Mega Man! No, nienawidzę tej kałamarnicy, nie znoszę jej. Bardziej nie znosiłem tylko kałamarnicy w Kangurku KO2, jak byłem dzieckiem. Infernax. 8-bitowe Metroidvania w stylu Castlevania. Okej, okay. Rzucę okiem w takim razie. Zbierałem się do zagrania w tą Metroidvanię, która jest jedną z bardziej polecanych ever. Miałem iść w dół. Ale nigdy w nią nie grałem, bo mi się właśnie stylistyka, mimo że 8-bitowa, to niezbyt podobała. Ona się nazywa Axiom Verge. Widziałem tylko gameplay i mniej więcej czytałem opis, o co tam chodzi. Ale nie miałem okazji zagrać, a podobno jest bardzo mocna. A po zagraniu w Blasphemous mam ochotę na coś takiego podobnego. Chciałbym też zagrać w Blasphemous 2, bo jedynka była fajna, bo była trudna. Wreszcie jakaś Metroidvania, której nie przeszedłem za pstryknięciem palca. Górą? O-o! Nie, będę musiał przejść wszystko jeszcze raz. Dobra, no zabijmy tego bossa i zagramy jeszcze raz. Kurde! Trochę się martwię. Dobra, Centaur Man. Będę zdziwiony, jak nie będziesz na mnie szarżował, jak dzik. Dokładnie. Uff! Zniknął! What the fuck? Zatrzymuje mnie.
Tego się nie spodziewałem. Skąd miałem wiedzieć, że centaur będzie zatrzymywał mnie w czasie? Mam zero żyć? A mam 8 tanków, to może warto by było z nich skorzystać. Dobra, let's see. Ajaj. Nice. Great. Tylko w takim razie muszę wrócić jeszcze raz, przejść ten level, żeby zdobyć Bitsa. Ostatni fragment Bitsa. Sea Flash! Czemu centaur ma flasha? Czy co? Nie mogłabyś meduza na przykład, skoro już tak zatrzymuje wzrokiem? Nie było chyba meduzy jeszcze jako bossa w tym Megamanie. No dobra. Przedostatni boss ukończony. Centaur Man padł pod naszym Nightcrasherem. Czas jego Centaur Flash wykorzystać do pokonania Windmana. Czemu tak? Już mnie to przestało obchodzić. To jest Mega Man 6. Tu już absurdy sięgają zenitu. Walczyliśmy z Yamato Manem. Come on. Lecimy, walczymy. Robimy to. I tak, miałem do czynienia z tymi grami. I z jedną i drugą. Chociaż ani jednej nie ukończyłem z nich. A to dlatego, że już jako dziecko mi się po prostu nie podobały. Znaczy jako dziecko, no. Grałem na NES-ie już, bo jako dziecko miałem Pegasusa, NES-a dopiero jako nastolatek, ale mi się po prostu nie podobały, jakoś tak nie weszły mi za bardzo. Jaka sama grafika jak Mega Man 11, tym bardziej, że Mega Man 11 bazuje silnikiem opartym... O, no właśnie, a tak, rozmawialiśmy o tym też faktycznie. Matthew 1. Siemano. Siódmy raz przeszedłem Rift Apart najtrudniejszym. Jestem pod wrażeniem twojego przywiązania do tej franczyzy. Chociaż sam ukończyłem jedynkę kilkukrotnie, dwójkę jeszcze finalnie nie grałem. A mam ją nawet kupioną, tylko jakoś tak wisi zawsze w kolejce, bo mam fajniejsze rzeczy do grania. Ten Ratchet mnie jakoś tak bardzo nie kupuje kreatywnością, ale gameplay jest za banalny. Jest taki śmieszny do zagrania, ale raczej... Jak już chcesz zagrać, żeby przejść, a nie żeby się pośmiać, to jest taki nudnawy. Widzisz, mnie raczej to ominęły. Dopiero nadrabiałem je od ery PS4, jak wyszły remake'i pierwszych dwóch. Właśnie Rift Apart i tego pierwszego. A to dlatego, że ja w ogóle nie miałem, ja już to chyba ostatnio na streamie to poruszałem, że przeskoczyła mnie era nowszych konsol. Ja grałem na Pegasusie, jak byłem dzieciakiem. Potem jak lat miałem jakieś 6-8, nie pamiętam już dokładnie, wydaje mi się, że 6. Dostałem komputer stacjonarny w domu i do wujka jak jeździłem, grałem na Pegasusie, potem też kupiłem sobie NES-a. Ale w domu nigdy nie miałem konsoli potem. Grałem zawsze na komputerze, więc byłem dzieciakiem z ery Rayman Kangurek Kao. Nie miałem PSX-a, nie miałem PS2. Te dwie konsole mnie ominęły i tak samo ich sąsiedzi, czyli tam Xboxy i GameCube i inne takie. Sega Saturn, ale tego w Polsce raczej za bardzo nie było. No nie. Wiesz, że w ogóle nie kojarzę tego tytułu? Chyba, że nazwa była na Pegasusie japońska, to może by kojarzyłbym bardziej. Bo z Pegasusem to zawsze było tak, że... Bardzo często było tak, że się chodziło po prostu na targ wymieniać to na... Wymieniać płyty. Kartridże, to się mówiło. Czyli te płytki, które były w środku. Kartridży. Wymieniać i trochę nie wiadomo było, co się trafi, tak na dobrą sprawę. A to dlatego, że większość tych kartridży była, szczególnie tych tanich, była z japońskimi nazwami. Się nie dało inaczej, niż po prostu strzelić i zobaczyć, czy dostaniesz jakąś fajną grę. Trochę jak zbieranie Metal Tazo i szukanie jakichś rzadszych Pokemonów, czy tam kapsli z Yu-Gi-Oh! Thank you.
All for One to jest dla... All for One to jest dla mnie... postać z My Hero Academia. W ogóle ten Mega Man wrócił do takich swoich prostszych korzeni trochę. Te wszystkie hazardy środowiskowe, niebezpieczeństwa, zagrożenia, nie wiem jak to nazwać. Te rzeczy, które raczej są środowiskowe, niezwiązane z przeciwnikami, są takie uproszczone. Znowu to jest jakieś zwykłe ślizganie, coś płonie, coś mnie zrzuca, są jakieś kolce. Takie bardziej z Mega Man 1-2 niż takie kombinowanie jak w piątce, gdzie już było jakieś odwrócenie grawitacji. Tu mnie coś rzucało, tu mnie coś przesuwało, conveyor belty. Wiecie, takie rzeczy. Tutaj to wróciło do swojej takiej prostszej formy. To jest całkiem przyjemne. Bo nie wymaga ode mnie tyle przyzwyczajenia się i myślenia. Ta gra dużo łatwiej pozwala mi z wami też rozmawiać, więc... Deweloperzy włożyli duszę w tę grę. To jestem dumny z nich, bo to już była taka era powoli komercjalizacji bardzo branży, więc różnie to bywało z tymi grami. Mam PS5, tak. No bo kurde, ja wygadany gość jestem. O, bicik! Mam bicika! Jest bicik! Cześć, bicik! Dobra, spadaj już, bo potrzebowałem cię tylko na chwilę. Ja nie potrzebuję ładować sobie niczego. Nie, życie mogę sobie ładować. Nie ogrywam Final Fantasy VII Rebirth. To będzie może kontrowersyjne? Ale ja nigdy nie lubiłem serii Final Fantasy, ani jednej na dobrą sprawę. Części Final Fantasy nie lubiłem. Ale nie za historię, bo historię się bardzo przyjemnie czytało. Nie lubiłem Final Fantasy za gameplay. Serio, nie lubiłem strategii turowych. W ogóle. A teraz te nowe Final Fantasy, które mają jeszcze tą aktywną pauzę, też mnie w ogóle doprowadzają do białej gorączki, wkurzają jak nie wiem co. Były gry, które przeszedłem, które miały właśnie tryb turowy, na przykład Chrono Trigger. Albo Airbound. Natomiast Final Fantasy jakoś tak nigdy mnie nie kupiło na tyle, żebym je przeszedł do końca. No pewnie tak. Trudno, co ja poradzę. Staram się wyrażać opinię szczerze, żebyście też mnie poznali, ja nie będę takim populistą. Uważam, że Final Fantasy to były dobre gry na swoje czasy, w ogóle, bo były innowacyjne, ale innowacyjne rzeczy mają to do siebie, że bardzo szybko się starzeją. Dlatego, że dopiero usprawnione wersje pokazują, jak naprawdę to powinno wyglądać, nie? I strategie turowe też przeszły dużo zmian w międzyczasie i po prostu stały się lepsze momentami, nie? Ratchet & Clank Tool of Destruction to była pierwsza gra na PlayStation 3 i najlepsza, jedna z najlepszych, bo trochę lepsza część to Crack and Time. Mother Series. A co do PlayStation 3 jeszcze, to tak już bardziej zary PlayStation 3, no to ja PlayStation 3 w ogóle kupiłem i ogrywałem, w sensie gierki, bo jak ja miałem PlayStation 3, to była era mojego zagubienia. Ja wtedy straciłem... O, chwila. Mr. X. Ja wtedy straciłem kontakt z rzeczywistością, zachorowałem psychicznie, to znaczy zacząłem grać w League of Legends. Jak kupiłem PlayStation 3. Więc bardzo dużo czasu poświęcałem League of Legends. Niestety. Teraz po czasie bardzo tego żałuję, bo dużo tytułów było, które musiałem potem nadrobić, też czasu to zżarło mi strasznie dużo. Więc mało grałem w inne rzeczy. League of Legends było takim głównym nurtem wtedy w moim życiu. I na PlayStation 3 kupowałem takie gry, gdzie się grało kanapowo z drugą osobą, bo były to czasy, kiedy ja bardzo dużo grałem z siostrą i uwielbiałem to robić.
Tak, Mother Series. Earthbound to w ogóle jest, zdaje się, port drugiej części Mother Series trylogii, nie? Drugiej czy nawet trzeciej? W każdym razie nie pierwszej, jeśli się nie mylę. Tak, tak mi się wydaje. No, i więc dla mnie tymi najlepszymi grami to były te gry, w które się zawsze grało we dwójkę. I ewidentnie było tam dużo takich strzelanek jak Resistance, jak Army of Two. O, Army of Two to jest gra, w której się tak zakochałem, z siostrą mi się tak dobrze grało w Army of Two. To super zabawa była. Świetna, naprawdę.